Polskie dzieci nadal nie mają zapewnionych warunków do odbywania zajęć wychowania fizycznego w dobrze wyposażonych salach gimnastycznych. Prawie połowa szkół nie posiada żadnych sal, a z pozostałych 1/3 posiada bardzo niewielkie i źle wyposażone sale gimnastyczne. Wiele szkół nie gwarantuje bezpiecznych warunków ćwiczącym dzieciom, w szczególności w tych szkołach, gdzie nie ma sal. Zajęcia odbywają się na korytarzach i nasi kontrolerzy znaleźli takie sytuacje, gdzie nie zabezpieczono szyb czy kaloryferów. Często też dzieci ćwiczą na nieodpowiednich powierzchniach, na przykład śliskich płytkach PCV, czy też na niewykoszonych boiskach lub nierównych powierzchniach asfaltowych, a to grozi upadkami, a co za tym idzie kontuzjami. W szkołach mamy wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycieli WF-u. Większość z nich posiada uprawnienia trenerskie lub instruktorskie. Niestety w niewielkim stopniu przekłada się to na atrakcyjność zajęć. Większość nauczycieli preferuje tylko kilka gier zespołowych, zupełnie pomijając wszystkie inne dyscypliny sportu. Poza tym aż 1/3 szkół nie organizuje żadnych wewnętrznych olimpiad czy spartakiad, a to z kolei uniemożliwia wyłonienie największych talentów sportowych.